Siema, witam Was dzisiaj w kolejnym materiale i z góry już na wstępie chciałbym Was przeprosić za dwie rzeczy. Po pierwsze za to, jak wyglądam, bo coś mi się dzisiaj stało z moim lewym okiem, chyba mi coś do niego wpadło i trochę napuchło i boli. A po drugie za mój głos i mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym, żeby mnie zrozumieć. Nie jestem chory, ale podczas podróży powrotnej do Polski samolotem zapomniałem skręcić klimatyzację. No i tak to już na mnie niestety zawsze działa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które według mnie pomogą Wam szybciej odnaleźć swój własny, oryginalny styl taneczny. I zacznę od razu od punktu pierwszego, którym jest zrozumienie swojego naturalnego ruchu ciała. Kiedyś na jednym z TikToków powiedziałem, że należy zrozumieć to, czy jesteśmy tancerzem organicznym czy technicznym. Pomoże Wam to w tym, aby nie błądzić i nie rozwijać się w danym kierunku, nie forsować się w danym kierunku, który tak naprawdę nie jest Waszym naturalnym. W skrócie, tancerz techniczny to taki, który polega na liniach, ma ułożone pewne schematy i ma naprawdę przepiekielnie silny fundament. No i w skrócie, tancerz organiczny to taki, który polega na swojej spontaniczności i po prostu daje się ponieść. Także bardzo ważną rzeczą jest to, aby zrozumieć, jakim tancerzem jesteście wy i generalnie iść w tym kierunku, czyli tak naprawdę nie forsować tego, aby z bycia tancerzem organicznym przekształcić się na tancerza organicznego. Przez wiele lat ja to robiłem, bo nie rozumiałem, jak to wygląda. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, dopiero po wielu latach mój nauczyciel mnie tego uświadomił. No i wyszło na to, że ja kiedyś, chcąc usilnie być tancerzem technicznym, tak naprawdę moją naturą jest bycie tancerzem spontanicznym, organicznym i poleganie na tym, co czuję w danym momencie. Także bardzo się cieszę, że wróciłem na właściwe tory. Jak już zrozumiecie to, jaką naturę macie wy, będzie wam o wiele łatwiej, bo nie będziecie próbowali być tym, kim nie jesteście. Oczywiście waszym celem powinno być to, aby być hybrydą, czyli zmasterować jak najbardziej swoją naturę i rozwijać się w tej drugiej, aby to połączyć i być naprawdę dobrze rozwiniętym tancerzem wszechstronnym i takim, który będzie potrafił zaskoczyć. No i tak jak w tytule, jeżeli zrozumiecie naturę swojego tańca, to o wiele, wiele łatwiej będzie wam dojść do własnego stylu, bo tak naprawdę on już jest w was, musicie go tylko poznać i odnaleźć. Druga ważna rzecz to nie porównuj się do innych. Jest to bardzo ciężkie i zdaję sobie z tego sprawę, szczególnie dla młodych tancerzy. Na przykład kiedy jesteśmy na sali, kiedy jesteśmy na jakichś zawodach, czy kiedy oglądamy innych tancerzy na YouTubie bądź w innych miejscach, często na pewno porównujecie się do innych i pytacie, dlaczego on, ona jest tak dobry i w ogóle ja chcę tak samo tańczyć, ja chcę wyglądać tak samo i ja chcę ruszać się tak jak ona czy on. No ale nie powinniśmy się porównywać do innych i nie powinniśmy też iść w tym kierunku, aby wyglądać i tańczyć jak ktoś inny. Można się tym inspirować, to jest dobre, ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie coś zaczerpnąć od danego tancerza, to skustomizujcie to na swój sposób i dodajcie to do swojego arsenału. No i również nie kryjcie tego, że inspirujecie się pewną osobą czy osobami, to jest normalne. To i tak naprawdę czy my, czy tancerze, którzy są jeszcze wyżej i znani na cały świat, oni dawno się już zainspirowali innymi ludźmi, czy innymi czynnościami, rzeczami i tyle. To jest normalne. Także zapamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz, że porównywanie się to złodziej zabawy i złodziej przyjemności. Nie róbcie tego, starajcie się być tego świadomi, jak tylko zobaczycie, że w waszej głowie pojawia się myśl, że ups, porównuję się do niej bądź do niego, ucinajcie to, nie podejmujcie żadnej interakcji i tak naprawdę wyłączcie coś, odłóżcie na bok i idźcie robić swoje. Trzecia rzecz to taka mantra, którą sobie zapamiętałem, czyli bycie innym jest o wiele lepsze niż bycie najlepszym. Jako że bardzo często jeżdżę do Francji, mam przyjemność uczyć się i trenować z tymi ludźmi, zaobserwowałem pewną bardzo ważną i ciekawą rzecz i nie bez powodu Francuzi są obecnie najlepszymi tancerzami na świecie. Tam po prostu ludzie chcą być inni i może to brzydko zabrzmi, ale brzydzą się wyglądać jak ktoś inny. Więc bycie najlepszym nie jest ich priorytetem. Ich priorytetem jest to, aby być kimś wyjątkowym, innym i oryginalnym. A co za tym idzie, to właśnie to, że są najlepsi. Także pamiętajcie, że jeżeli chcecie być najlepsi, to nie musicie cały czas o tym myśleć, cały czas nakładać na siebie presji. Po prostu bądźcie inni, bądźcie oryginalni. Przede wszystkim musicie nie bać się i wyróżnić się z tłumu, bo tylko to zagwarantuje wam to, że zdobędziecie o wiele, wiele większą publikę. No i to by było już na dzisiaj tyle. Mam wrażenie, że bardzo krótko, bardzo ogólnikowo, ale przepraszam. Bardzo dużą trudność sprawia mi w ogóle nagranie tego materiału. Nie wiem, mam problem z gardłem, żeby powstrzymać się od jakiegoś kaszlu i też to oko, ten softbox, który świeci mi na twarz, też nie pomaga. Zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka. Zostawcie mi tutaj subskrypcję, komentarz, lajka, podajcie to dalej, jeżeli uważacie, że moje materiały są wartościowe i wam pomagają.
pomagają. Kogo chciałbym zaprosić Was na nasz kanał Beyond the Moves, gdzie od poniedziałku pojawiają się codziennie o 17 materiały z naszego eventu, który zorganizowaliśmy 28 i 29 stycznia tego roku. A dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest Beyond the Moves, to jest to międzynarodowa platforma dla tancerzy freestyle, która pomaga Wam w rozwoju. Także jeżeli chcecie uczyć się od najlepszych tancerzy na świecie, uczęszczać na klasy live, połączyć się z innymi tancerzami na świecie, bo posiadamy takiego jakby naszego własnego Facebooka, śledzić swój progres, a przede wszystkim udostępniać swoje treningi innym tancerzom oraz nauczycielom ze świata. Oraz jeżeli będziecie chcieli porozmawiać, otrzymać jakąś radę, to mamy również tak zwane Q&A session i mentoring session, które są cyklicznie powtarzane. Jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana, to w opisie tego filmu zostawię link do naszej strony. Zapraszam bardzo serdecznie i tyle na dzisiaj, także dzięki wielkie i do zobaczenia w następną środę.